Dobry poziom dźwięku. Zaprasza Dariusz Marchewka. Cześć, kochani, witam Was bardzo gorąco i zapraszam na kolejny odcinek dobrego poziomu dźwięku. A dzisiaj w dobrym poziomie dźwięku będzie test mikrofonu. Bardzo fajnego, bo będzie to test mikrofonu Siur, e, który już dawno, dawno nabyłem, e, wtedy kiedy jeszcze nawet o dobrym poziomie nie śniłem. No i kochani, dziś Szur PGA27. Seria PG to takie budżetówki od Szura. 8 strów. No ale. Budżetówki: No bo generalnie mówi się, że tam mikrofony, które kosztują nawet 1500 zł, to budżetówki, jak chodzi o pojemnościówki. Bo rzeczywiście, no Dynamik za 1500 czy 2000 to wcale już nie jest taka budżetówka, chociażby słynna SM7, ale pojemnościówka za 1500 to, to budżetówka i tym bardziej za 800. Choć z drugiej strony od. Paru ładnych lat 5, 6, 7, to tak na dobrą sprawę za 400 to już się kupi majka pojemnościowego, który naprawdę brzmi, a tym bardziej za 800. Jest taki wysyp teraz e, mikrofonów, że ja cię nie mogę. No i dzisiaj na tapetę mikrofon. Szur PGA 27 koszt 800. No to testing one, two, one, two, one, two, testing one to one two one two. Zapraszam do posłuchania. Najpierw czytanie z Pisma Świętego e, i będę wam teraz czytał trochę marketingowego bełkotu na surówce, żebyście sobie surówki z marchewki trochę pojedli. Posłuchajcie, jak brzmi Shure PGA27. PGA27 jest bardzo czułym mikrofonem. O charakterystyce skrojonej specjalnie do dokładnej reprodukcji wokali oraz instrumentów. Zapewnia naturalne i precyzyjne brzmienie. Razem ze znajdującym się uchwytem do mikrofonu. PGA27 świetnie sprawdzi się do produkcji nagrań w twoim domowym studio. Na pokładzie tego mikrofonu znajdziemy filtr górnoprzepustowy, który już Wam zademonstruje, jak działa. A no, tak, o działa właśnie. Włączony filtr, wyłączony filtr, włączony filtr, wyłączony filtr. No, i tak to nam działa z filtrem i tak nam działa bez filtra. A jeżeli będziemy walić w bęben, e, i bynajmniej nie mam tutaj na myśli mojego wielkiego brzucha, bo ja jestem wielki chłopczyk, tylko mam na myśli pad, minus 15 decybeli, no, teraz włączyliśmy, minus 15 decybeli, oj, a teraz wyłączyliśmy, a chodzi o to, że na przykład, jeżeli sobie krzyczymy dobry poziom dźwięku, to nie prze... No i właśnie tak, między innymi po to jest potrzebny tłumik. Chociażby również po to, żeby nagrać sobie skrzypka, a również po to, żeby nagrać na przykład głośny saks po seksie, jak również bardzo inne głośne sygnały, to mogą być dowolne głośne sygnały, albo na przykład przyjdzie nam nagrać... Wyłączę, 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 wyłączę ten tłumik modlącego się do Allaha Araba. Teraz zwłaszcza, że przez Łukaszenkę wszystko jest bardzo możliwe. Przecież wszyscy mogą się bardzo modlić i krzyczeć do każdego. Jak również bardzo to jest modne przez Kaczyńskiego. No i moi kochani, tak nam wygląda ten bardzo, bardzo fajny mikrofon. Cóż jeszcze o nim mogę powiedzieć? do mikrofonu producent dołącza etui na zamek błyskawiczny. W momencie kiedy go otworzycie, to błyskawicznie wylatują banknoty, a w momencie kiedy go zamkniecie, to wlatują. Bardzo fajna sprawa, słuchajcie. I generalnie co do charakterystyki i pasma przenoszenia. Pasmo przenoszenia tego mikrofonu to 20-20, czyli 20 Hz-20 kHz. Z czego? Nie czarujmy się. Piękny dół, e, piękna góra, natomiast mniej więcej w okolicy 4 kiloherców ten mikrofon ma no lekko wybite te pasma e, tych 4 kiloherców, czyli takiej prezencji, którą e, nieco podbijamy w momencie, kiedy na przykład e, decydujemy się na e, obróbkę Reklam, broadcastów wszelakiego, ale też w momencie, kiedy bierzemy mikrofon na scenę w mikrofonach dynamicznych, bardzo często te częstotliwości od 4 kHz są lekko podbijane. 4 kHz, 6 kHz, generalnie te częstotliwości odpowiadające za prezencję, one są podbijane. Mamy tak na przykład w przypadku bardzo popularnego Shura SM7B. Wbrew pozorom ten mikrofon nie jest płaski. Producent przewiduje, że Szur PGA27, o którym jest ten odcinek, również jako mikrofon pojemnościowy, mimo że jest mikrofonem pojemnościowym, nadaje się też na scenę. Wobec tego producent skonstruował ten mikrofon tak, by można było zastosować go jak najbardziej uniwersalnie, czyli albo do domu, albo do studia. Albo na estradę, czyli jest to pojemnościowy mikrofon do wszechstronnych zastosowań. I dlatego on ma taką, a nie inną, również brzmieniową charakterystykę. Eee, teraz e, jak ten mikrofon brzmi bez pop filtra? Proszę bardzo, odsuwam. Pop filter i PBT. PBT, proszę Państwa, bardzo, bardzo mocno nachucham, nadmucham, proszę Państwa, jestem bardzo, bardzo, bardzo przepompowany no i naprawdę jak na mikrofon pojemnościowy bez popfiltra daje radę. No ale tak jak mówię, ja nie jestem zwolennikiem używania mikrofonu pojemnościowego bez popfiltra, sorry. Generalnie włączymy teraz filtr Okej okay. i proszę Państwa, włączamy filtr. No i sobie teraz powiemy, powiemy, powiemy kilka słów. Eee, witam bardzo serdecznie Was, wszystkich w dobrym poziomie dźwięku, i bez pop filtra z włączonym filtrem. Moim skromnym, słuchajcie, zdaniem, jeżeli ktoś wie, jak korzystać z mikrofonu pojemnościowego, czyli mniej więcej 20, eee, 20 cm od mikrofonu mówimy, no to naprawdę. Rezultaty będą ekstra, nawet bez filtra. Włączam jednak, proszę Państwa, filtr. No i teraz jedziemy sobie naokoło mikrofonu. Jestem po prawej, jestem po prawej, jestem już z tyłu mikrofonu. No i teraz oczywiście, oczywiście, teraz jestem już znowu z przodu mikrofonu. Teraz z drugiej strony z tyłu i mikrofon ewidentnie. Nie... I jestem z tyłu. I słuchajcie, generalnie ten mikrofon faktycznie ma coś, co ja pierwszy raz z czym się spotykam, a mianowicie z prawej, mimo że to jest kardioida, zauważam faktycznie to, o czym producent pisze. To znaczy, jestem z boku i z boku lewego w zasadzie nie mamy nic, ale z boku prawego, zauważcie, Jestem sobie z boku prawego. I z tego prawego boku rzeczywiście mikrofon zbiera zdecydowanie więcej, tak? Czyli z boku lewego no jest mało, ale z boku prawego, czyli tak jak producent yy, pisze, że kapsuła skierowana bardziej na prawo. Mm, tak to jest w tym majku. Co może e, dobry realizator fajnie wykorzystać, bo na przykład może to fajnie uchronić przed e, sprzężeniem na scenie. Bo faktycznie mikrofon po lewej stronie e, praktycznie nic nie zbiera. Wobec tego można tak ustawić odsłuch, e, żeby e, nie było sprzężenia. No i to jest faktycznie fajna sprawa. Mikrofon kosztuje praktycznie no, prawie 800. Mhm. Ja ten mikrofon mam już kawał czasu, tak naprawdę, i teraz na koniec wady, zalety. Takie moje, z perspektywy już mojego doświadczenia, nagrałem trochę ludzi tym mikrofonem i powiem tak: na pewno zaletą tego mikrofonu jest jego wykonanie. Mikrofon jest fantastycznie wykonany. Jest ładny, głęboki, dół, jest wszechstronny. Przede wszystkim to, no wszechstronny mikrofon, można go naprawdę jako pojemnościowy mikrofon można go słuchajcie, wykorzystać naprawdę na tysiące sposobów, bo wiele mikrofonów, które fajnie brzmią, są świetne i pojemnościowe zwłaszcza no, nie weźmiemy pierwszego lepszego mikrofonu. Który kosztuje 1000 zł czy 800 zł na scenę. Ten mikrofon rzeczywiście y, fajnie będzie brzmiał na scenie. Damy go. Y, dla mnie na przykład to jest bardzo fajne, bardzo ważne, że przyjdzie do mnie do mojego studia, a, a przychodzi wokalista. I nie każdy wokalista umie się dobrze ustawić do mikrofonu. E, trzepnie mi gdzieś tam w ten mikrofon, e, tutaj mamy fajny koszyk, ja stukam w koszyk. Realizator poradzi sobie na etapie edycji, e, bo słychać stuki koszyka, a nie, e, a nie słychać e, ingerencji w membranę mikrofonu. Natomiast jak stukniemy Rode t 1 a czy, czy wieloma innymi mikrofonami z tej półki, zwłaszcza, no to bardzo ciężko później to się edytuje. Jaka wada tego mikrofonu? No, powiem tak. Jednak fajnie mieć mikrofony, które nie mają żadnego podbicia ani w tą, ani w tą, ani w tę, ani we w tę. Jak jest mikrofon płaski, to my sami sobie podbijemy. To co trzeba. Ale to, to taka wada, powiedzmy. No, dla jednego będzie to wada, dla drugiego yy, zaleta. Tak? Yy, dla jednych preamp yy, za 5000. Powinien brzmieć płasko, a dla innego jak ma fajne distortion analogowe, to właśnie po to to kupuje. Inni kupują mikrofon za 500 zł, a preamp za 5000, właśnie po to, żeby ten mikrofon za 500 zł mu świetnie brzmiał. Więc no, co zwyczaj, to obyczaj, co szkoła, to szkoła. Ja powiem tak. Ja ten mikrofon bardzo lubię. Polecam. Na pewno nie jako pierwsza pojemnościówka, bo, yy, bo się polubicie, ale brzmienie tej pojemnościówki jest dość specyficzne. Ale jako drugi, jako trzeci, jak najbardziej tak. Mikrofon jest fajny. Yy, no chyba, że ktoś z Was się przerzuca na przykład z dynamika, powiedzmy za 300, yy, i akurat ten mu wpadł, nie wiem, i ma 800. A czemu nie? To tak, to jak najbardziej tak. Naprawdę mikrofon w niezaadaptowanym pomieszczeniu będzie ok. Szumy ten mikrofon ma znikome, tutaj też będzie fajnie. Słuchajcie, tak długo o mikrofonie mówić, to chyba tylko potrafię. Ja. Dzięki wielkie, zapraszam bardzo serdecznie na podcasty.multilector.pl. Jak macie ochotę, dać mi zarobić na montaż podcastów. Oj, no może dacie mi zarobić na kawę? Lubię dużo kawy pić do podcastów, żeby się dobrze mówiło. Wódkie ja też. No to bardzo serdecznie zapraszam. Trzymajcie się cieplutko i życzę dużo zdrowia. Nie będzie intra ani outra na końcu, bo nie chcę mi się szczerze powiedziawszy wkładać w projekt. Ale ładny podkład będzie na początku przynajmniej yy, tego podcastu. Ale intro będzie na początku. Dobra, było na początku. Dobra, dziękuję bardzo. Do widzenia, cześć.